ale dzwon. Tynk. Wow! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną Shadow TV oraz Szaku. Siemanko panowie. Siema. Siema. I razem wspólnie dzisiaj przetestujemy, który z pistoletów ma najdalszy zasięg. Dzisiaj weźmiemy pod lupę rewolwer, dwie berety, digla oraz zwykłego glocka, tak? Tak, dokładnie. Dobra, kto w którą lokalizację się udaje w poszukiwaniu broni? Wykrzywione. To ja lecę na... To ja na słonę, okej. Jak sądzicie, który będzie miał pistolet najdalszy zasięg? Digiel. Digiel chyba, nie? Bo on strzela z naboi od snajperki, dobrze mówię? Tak, dokładnie. Digiel, rewolwer, mi się wydaje, że to będą do siebie bardzo mocno porównywalne odległości. Duale, ciekawe czy jak one daleko. No właśnie, a duale z czego strzelają? Z których naboi? Z tego co z karabin. Aha. I nie mają dalekiego zasięgu. Ej, a tego... A, USP, jeszcze USP przecież jest. No. Ale ten taki wiesz, maszynowy, jak to się nazywa. Właśnie. Maszynowy. Nie, to nie jest pistolet. To jest pistolet. Też pistolet to jest? Tak. No. A. I już a. Mam... Sporo tego. Kurczę, jest troszeczkę tego, faktycznie. O nim zapomniałem całkiem. A kiedyś jeszcze tak był, nie? Wiecie co, ja bym jeszcze tylko zaliczył USPa, a te uziki po prostu byśmy zrobili osobny test, wiecie? No można, można. Dobra. Taka jest snajperka, sztucer. No i amunicja oczywiście. Mam pistolet pierwszy. O, mam rewolwer szary, dobra. Okej, ja mam szary pistolet. Kurczę, mi się wydaje, że... Ze 100 metrów to digielek, leciutko, co? No, na lec. No. Aj. Dobra, ja buduję sobie i lecę do was. Dobra. Mam lunch baba. Już lecisz, widzę. Dobra. Zobacz, jak ładnie to wygląda. Tylko te z przodu drzewo trzeba będzie... ściąć. I to tutaj, czy ja? Ach, my bad. Źle to zrobiłem. To mam, USP-a wezmę. To mogę zamienić, większy damage zawsze. Rewolwer mam zielony. Co tam jeszcze macie? Ja wyrzuciłem wszystko, mam duale, spray. Spray, to lama. A, digielek jeszcze, super, dobra. Który metr? Sprawdzimy. 50, dobra. Możesz się teraz Shadow przenieść troszeczkę dalej. Tak, już się odsuwam, dawaj. Szaku już nadlatuje. Nie no, to jest chyba... Na lajcie. Na lajcie, to się odsunę. Tak, gdzieś tak na setny myślę. Myślę, że tu może być coś takiego. Który metr? Czekaj, sprawdzimy. 86. No ci powiem, że już troszeczkę ciężej się strzela. To teraz co, jeden... Na setny, a drugi tak na 120 myślę, co? Z 4 pola dalej. Czego strzelasz teraz? Z pistoletu zwykłego, zielonego. Dobra. Sprawdźmy ile metrów. 122. Dobra, Shadow teraz dalej staje, okej. Tak myślę też z 2 pola to jest 10 metrów, to tak z 4 pola? No jestem tak. Dobra, sprawdźmy. 144. Kurczę, to 200 mi się wydaje. Z palcem w nosie. No, z pistoletu na lajcie. Pole trzeba powiększyć, bo... Dobra, to ja też tutaj sobie rozwalę ścianę i powiększymy te pole. Tak, tak, ja już właśnie buduję. Nie, jest tutaj, jest 80. Czekaj. O, ja dostałem. Kolego, 209 metr. Podejdź 2 pola do przodu i zniszcz i postaw tam ceglane, to będzie 200 metr. A tu gdzieś zginął, tak? Mhm. O kurcze, nie spodziewałem się, że pistolet tak daleko bije. A nie ma, mogę tego metalowe ewentualnie. No to może być metalowe, nie ma problemu, mamy chociaż wiesz... Odsunąć się dalej? Tak, tak, tak. Myślę tak na 220 stań. Dobra, tak myślę, że tutaj gdzieś będzie coś takiego. Dobra. Ty, dostałem. No. Dobra, jeszcze jeden strzał. Kurde, teraz nie mogę widzieć, wycelować. O, jest, dobra, 230, ładnie. Stań dalej, za nim.
Chyba jest, wiesz co? Jakieś ograniczenie na 240, nie? Nie, nie poszło. Jest. Ja już widzę, gdzie będzie ograniczenie. 240 prawie. Wow. Strzelaj. Patrz, ja będę tutaj, bo już widzę ograniczenie. Na drzewie? Spadłeś? Dobrze. Tu. No, cofnij się jeszcze. Masz strzelaj. Akurat na strzała. Strzelaj. Jest! 264! Chłopie! To będzie zaraz pistolet dalej bił niż zwykła M-ka. No. Ona miała 274, dobrze mówię? 275. 275, o kurde. Wyląduj na drzewie i spadnij z drzewa i hapsę trochę sobie strać, nie? Żebyś miał, dobra, po prostu mniej. O kurcze. 80. Dużo nie zabrało, ale... Ja pierniczę, ja was... Chłopaki, nie widzę! Normalnie nie widzę. Trochę bardziej w lewo. W sensie w twoje prawo. Jeszcze. O kurde. Jest taka mgiełka. O fuck, 2 HP. Tak się traci. Szaku zawodowiec. Dobra. Nie ruszać się tylko, nie? Kosmos. W ogóle w dobrym kierunku idzie? Strzelać tam w niebo. Jeszcze się cofnę. Dobra. Szaku 260. Cofnę się jeszcze. Shadow stój w miejscu. No ja stawiam. Kurde. Centralnie w nogi nic. O, stary. Dobra, 270 zrobiłem. O, ja pierdzielę. To rekord będzie. Tak, chyba zestresowany. 270 z pistoletu? Przecież to jest nienormalne. A to jeszcze 6 i mamy... No nie spodziewałem się i tak takiego wyniku. Ja też. Ja myślałem, że 200 to będzie... Z taki przytupem max. Już wtedy, no, max. Ja mi się wydaje 80. Dobra. Jest 274. Jak... Czyli tyle samo co MK. 275 metrów można strzelić. Wow. No dawaj, ja stałem za nim strzelać. Mamy rekord, 275 z pewnością można ustrzelić z zwykłego pistoletu, teraz rewolwer. Podejdę bliżej, żebyśmy wiedzieli. Da? Wow. Czemu wam nie? Ale z rewolwera będzie o wiele, wiele trudniej. O, przepraszam. Dobra, luz. Dobra, 189, stań za nim. Za nim. Dalej. No z tyłu za nim, no. Tutaj są. 230. Patrzcie panie, jak weszło. Jak w masełko. Tak. O. Cofnij się. Jest. Ja jestem nawet koło niego. Oj, czekaj, cofnę się trochę. 237, 239. O, 240, tak. My tam staniemy, a ty się będziesz cofał, bo już... Ja już się cofnę pod ścianę aż, wiecie? To ja musicie... wiem, gdzie to latuje. Strzelaj. O! Było. Kto dodał? Dostał? Jak zwykle ja. Dobra, 274, a było 275. Tak. Dobra, to ja przyjdę bliżej. A z czego strzelasz? Dalej rewolwer był strzelany. Teraz USPA. Sprawdźmy sobie USPA. Ja podejdę bliżej, sobie również. Aha, dobra, to ty podejdź, będziecie się cofali po prostu, no będzie lepiej. Na tym metalowym sobie stań, co było prędzej. Ale dzwon ten, tynk. 179. Uuu. To nie dolotuje. W ogóle nie widać tych pocisków, nie? No, bo to jest USP, tak, dobra. Jeden HP nam. Dawaj, 3 HP. To jest centralnie za nim. Dobra, uwaga. No, doleć. Doleć, chamie. Jest. I dawaj, 200... ja stałem za nim. Będzie 275. 274. Czyli ograniczenie do 275 również. Dobra, dualki. Dualek. Ue, to trzeba podejść. O kurczę, ci powiem. Dualki działają coś jak sztucer. No dostałem. Celownik w nich się tak nie zwęża. No, wiem.
W rewolwerze się zwęża, w pistolecie się zwęża, w dualkach już się nie zwęża, a w diglu też się zwęża, czyli dualki są takie bardziej... Czy to mamy podejść bliżej? Tak, ja podejdę. Tak, mi się wydaje, że dualki to tak do 150. Dobra było, ale ciężko się celuje, stary. Dobra, odmierzymy zaraz tą odległość, no. Dobra, 157, ale z wielkim trudem, nie? Dobra, było. No właśnie, nie mam z czego zbytnio. Uspa. Deagle jeszcze nie był testowany. Ja go biję. Dobra, 204 metr można osiągnąć, bo go uderzyłem z 204 metrów, ale nie miałem z czego dobić, to wziąłem USPA, nie? USP po prostu ma ten strzał bardziej precyzyjny. Dobra, było. Dobra, dobijesz czegoś innego. Dobra, zero ammo. Oficjalnie udało nam się osiągnąć dual Berettami 266 metr. Mi się wydaje, że jest możliwość osiągnięcia 275, tak? Czyli tą górną granicę. Przyszedł czas na digielka. 13 strzałów z digla. Dobra, ja staję tutaj. Tutaj mam koło siebie lamę. Idę ją rozwalę. Akurat w szaku wyląduje, będzie git. Wow! 273. 273 w główkę. W główkę nie, w korpus. Ty musisz kawałek odejść. Tak, tak, odsuń się kawałeczek, jak możesz. Skaczę, tylko się odbiłem. Aha, dobry skok. Bez telemarku. Aha, 274, dobra. Co, panowie? Czyli wszystkie pistolety mają ograniczenie do 275 metrów. Czego się w ogóle nie spodziewałem, byłem pewien, że Deagle, rewolwer będą miały o wiele większy zasięg. Że pistolety będą na przykład okrojone do 200, tak stawiałem. No bo są tak przykładowo amunicje mają inne, nie? Tak. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. 1000 łapek w górę i już wjeżdża nowy odcinek. Ja dziękuję jeszcze raz chłopakom. Oczywiście link do ich kanałów macie w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się, yo! Cześć.